No, jak najbardziej pozytywnie, to naprawdę Wigry mają bardzo dobre możliwości do treningu i do grania. Jest piękny stadion, jeśli chodzi o warunki treningowe, również jestem bardzo zadowolony. Jest sporo sprzętu przydatnego do treningu, boiska są w dobrym stanie. Wiadomo, wszystko gdzieś tam można jeszcze poprawić, ale na te możliwości w tej chwili, którymi dysponujemy, wygląda to wszystko bardzo dobrze, także jestem bardzo zadowolony. No między innymi nowi zawodnicy, których w tym momencie już pozyskaliśmy albo na zasadzie wypożyczeń, albo transferu definitywnego. Między innymi Arek Najemski, Aaron Stasiak czy Konrad Poprawa oraz Strauss, lewy obrońca, który na pewno podniesie jakość tego zespołu. No plus pozostali zawodnicy. W sumie na dzień dzisiejszy 15 zawodników naszych rozpocznie o godzinie 16 zajęcia. Natomiast z zawodników testowanych w tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 11 zawodników. Z tej grupy na pewno wybierzemy, myślę, jednego, dwóch zawodników, którzy zostaną. Być może więcej, to wszystko zależy od nich, jak oni się pokażą. No dzisiaj właśnie rozpoczynamy te pierwsze zajęcia, później trenujemy do soboty. Niedziela będzie wolna, potem w poniedziałek dwie jednostki treningowe i we wtorek dzień sądny dla zawodników testowanych, bo tutaj będziemy na pewno przyglądać się ich grze w sparingu z drużyną litewską. No i po tym wtorku ruszamy już mocno z kopyta. Będzie w okresie przygotowawczym obóz 10-dniowy tutaj na naszych obiektach i 21, z tego co wiem, rozpoczynamy ligę. No to na pewno wieje, tak. To zdecydowanie. Przychodzę akurat z takiego regionu, który jest uważany za najcieplejszy, a tutaj najzimniejszy, ale nie, jest bardzo fajnie. Nie miałem niestety jeszcze czasu na to, żeby zapoznać się bliżej z miastem, ale na pewno, jeśli tylko chwilę będę miał wolnego, to na pewno to uczynię. Na razie mi się tutaj bardzo podoba i myślę, że będzie tak do końca.